Okej, Jochy, cześć, witajcie was bardzo serdecznie w kolejnej prezentacji moda. Tym razem leci prezentacja moda PvP, a to dlatego, że będzie startował, mam nadzieję, mój serwer PvP. Będzie on po prostu taki, no zobaczycie co i jak na razie, jeżeli mi odpisze hosting, to myślę, że będzie on. Nawet spoko, bo są pluginy ogarnięte i takie tam, ale to mniejsza, będę wam mówił co i jak w późniejszym czasie. I teraz nadszedł czas na mod Better PvP, który nam dodaje, po prostu ulepsza nam, jak widzicie już po prawej stronie, ulepsza nam walkę PvP przede wszystkim. Tak więc co, bez zbędnego gadania lecimy do prezentacji moda dokładnie, co on dodaje. Jak widzicie, mam tu troszeczkę potek, mam tu troszeczkę karotów. Zacznijmy od menu. Menu, klikamy Y i nam menu wyskakuje. No, można sobie ustawić, zobaczyć w kontrolsach, które trzeba, jaki klawisz trzeba kliknąć, żeby wyskoczyło menu. Jak widzimy, mamy tutaj potion effects, show enchants. Mamy jakieś różne quick foody, notifications, PvP, keymod, new slot, no wiecie o co chodzi, może wam po prostu to jakoś tam pomóc. Możecie edytować, możecie wszystko przenosić, ja bym tutaj po prostu chciał gdzieś tutaj na przykład notification na przykład, bym sobie włożył tutaj, no okej, myślę, że tak by było ładnie. To są w ogóle settings, możemy sobie robić jakie tam kolory będą tego wszystkiego, ładnie to wszystko wygląda. I dlaczego to jest bardzo przydatny mod? Nie wiem, czy to jest cheat, chyba nie, to nie jest jakiś cheat, który strasznie ułatwia w grę, tylko wykorzystuje, jakby to nazwać, Minecrafta tak do końca, czyli nie ingeruje to w jawę, tylko ingeruje to w to, jak coś robicie. Zobaczcie, teraz powiedzmy idę shiftem do przodu, tak to wygląda bardzo powoli, na przykład z Brianem powiedzmy, że tam jest zamek, nie? No to coś powiedzmy, że idziemy do tego zamku, no kurde, trochę długo, ale na tym shifcie trochę to potrwa. A klikamy, zaraz wam pokażę co, teraz controlsy, są takie kliki, możecie to wszystko tu zobaczyć, klikamy na przykład C i to jest tak zwany shift kucający, czyli zobaczcie, że ja mam cały czas shifta, cały czas nie widzę mojego niku, mogę sobie nawet skoczyć, a ten shift cały czas jest trzymany, oni mnie nie widzą, a ja troszeczkę szybciej się poruszam. Myślę, że to nie jest shift, tylko właśnie wykorzystywanie tego Minecrafta, bo tak byście musieli robić shift, 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 shift i bycie, by w końcu zobaczyli, by się wam włączyły klawisze trwałe, tak jak mi przed chwilą. No i to by było na tyle, na ten właśnie shift, myślę, że to bardzo się przydaje. Teraz przejdźmy do statusu, dobra, myślę, że jeszcze sobie to jakoś tak oddalę bardziej w dół w sumie, bo ja bym chciał to zobaczyć, zrobić tak. Myślę, że teraz będzie ładnie to wyglądało jakoś. Okej, okay, teraz jak to wygląda, gdy na przykład zdobędziemy expa? Zobaczcie, zabijemy coś sobie, zdobędziemy tego expa i ten exp, jak widzicie, leci. To widzimy, ile dany mob lub dane coś nam daje expa. Te zombiaki, jak mnie zaatakują, no zobaczcie. Ten armor mi się tutaj pokazuje, że tracę go. Myślę, że to bardzo fajnie by wyglądało na jakichś serwerach PvP. Na razie mi się jakoś nie chce chodzić na te serwery. Ale zobaczcie, że was atakuje i widzicie, który dany, znaczy jaka rzecz z danego setu się niszczy szybciej. Zobaczcie, że już hełm na przykład zaraz może paść, więc no jest ciężko. I teraz patrzcie, zużyło mi się troszeczkę żarełka, jak to widzicie. I klikamy dany klawisz, który jest napisany nam controlsak, jeżeli chcemy szybko coś zjeść. Zobaczcie, klikamy F, jemy karotkę. No i zobaczcie, uleczyło nas to, znaczy jedzenie nam to zabrało, znaczy dodało, boże, co ja gadam. Czemu ty mnie atakujesz? Atakuj mnie, dobra. Więc już widzicie, że już mi hełm zaraz padnie, mogę teraz na przykład, mam mniej tego, muszę sobie szybko wymienić. Tak to wygląda. No i co jeszcze, teraz pokazuję wam, bo Jezu, potki, możecie mi napisać, czy to jest cheat? Chyba nie, nie wiem, nie sądzę, że to jest cheat. To jest takie bardziej usprawnienie rozgrywki, które pokazuje nam, ile jakie mamy tam doświadczenie, ile pancerza nam schodzi. I takie tam, myślę, że to jest przydatne. Mamy też nazwę potionków, które możemy wypić, zobaczcie, czy tam splaszować, czyli uderzyć w nas. Są na teraz dostałem na potkę, na speeda, mamy, zobaczy ile nam pisze speeda, nie musimy klikać tutaj, tylko mamy po prostu napisane. Mamy fire resistance, mamy regenerację, mamy poison, zobaczcie, że złe efekty też tu są. No najszybciej mi się przy okazji armor zużyje. Tak wam to pokażę. Potion of strength i tak to właśnie wygląda. Teraz spróbujemy sobie, zobaczcie, że też dany item, znaczy dana rzecz, którą jemy, daje nam właśnie ona, znaczy pokazuje nam, ile dana rzecz dodaje nam jedzenia, więc to jest mega, zobaczcie, że jabłuszko już tylko dwie rzeczy nam dodaje, no zjemy sobie koksa, myślę, że to nam się przyda, zobaczcie, te efekty się zmniejszają, jeżeli mamy ich więcej, no i spróbujemy sobie zabić te otóż i zombiaczki i ten eks tak ładnie płynie. Teraz sobie spróbuję włączyć znowu gamę moda 1 i sobie weźmiemy enchant, dokładnie, a po co ten enchant, zaraz zobaczycie, weźmiemy sobie enchant.
żartujemy sobie na przykład na czwarty, smite mi wszedł super. I zobaczcie, że dana rzecz, no ja jeszcze może wam pokażę, zabijemy sobie tego zombiaczka, ten eks ładnie tutaj płynie. Dana rzecz, jeszcze sobie to zdejmę, czemu? Zaraz zobaczycie. Dana rzecz właśnie nam pokazuje protection, zawsze pamiętajcie na jedynkę dawajcie, bo zawsze może coś lepszego wbić. No na przykład mi się jeszcze unbreaking włożył. Okej. Okay. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy wszystko pokazane, jak to właśnie na lewym dolnym rogu, jak to wygląda, i myślę, że ten mod wam się bardzo przyda do jakiś klep, nie tylko, Boże, nie tylko klep, ale no właśnie, do różnych, ale to różnych, znaczy w sumie tylko do klep. Ale też nam, myślę, że na czystym Minecrafcie też czasami może się przydać, bo nam pokazuje jakie to mamy itemki, za ile nam się zużyje zbroja i na przykład jak będziemy mieli 1%, możemy na przykład naprawić w pralce, bo taki mod jest, który nam to dodaje. Więc to było przykładowe. Myślę, że ten mod wam się podobał. Jeżeli on się wam podobał, jeżeli ten mod się wam przyda, możecie zostawić lajka w górę. To nie jest żaden według mnie cheat na serwery multiplayer, ponieważ nie pomaga nam właśnie w... jak to nazwać, zobaczcie, jak jest też mniejszy ten, to nam żółto pokazuje, widzicie, w lewym dolnym rogu. Myślę, że to nie jest właśnie ten cheat, tylko takie usprawnienie jakby, na przykład z tym shiftem. No i cóż, jeżeli wam się właśnie ten odcinek podobał, to po prostu zostawcie lajka i myślę, że to było na tyle. Jeszcze czekajcie. Napiszcie też komentarz, czy to jest właśnie cheat, bo nie mam pojęcia. Chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz, co daje ten mod. To jest lewy quick eat, tall sneak, better... Jest taki... możemy też komendę do splasha do używania potionków. List player speak black. Był teraz takie coś, tylko nie pamiętam, co to było. O, możemy sobie też, zobaczcie, zmieniać numlokami różne te rzeczy. Zobaczcie, możemy sobie... Mam numlok, nie mam kamerki na razie. I na przykład sobie chcę wybrać na przykład enchant. Nie, to klikam czwórkę na numloku i co na przykład to szybko postawię. No, taki przykład, to jest dobry taki przykład. I jest jeszcze, nie pamiętam pod którym klawiszem, Better Sprint, ale on nie robi coś takiego, tylko po prostu nie musimy dwa razy klikać Sprint, tylko raz klikamy Sprint i nam biegnie. Nie wiem, czy to jest Better Sprint, czy coś, ale tego możecie nie używać, ponieważ to może być cheat, już nie mam pojęcia. Więc napiszcie mi w komentarzu, czy to jest cheat, czy nie, ale myślę, że to nie jest cheat, tylko pokazanie, jaki mamy. To jest takie usprawnienie do Minecrafta, myślę, że wam się to przyda, więc hej, na razie, trzymajcie się, zostawcie komentarz, jeżeli wam się ten odcinek podobał. Jeżeli klikniemy F1, oczywiście to znika wszystko. No i co, hej, na razie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Do następnego odcinka. Jeżeli uda wam się dobić 150 lajków, jutro lub pojutrze wam wrzucę w upaka, więc trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka. Trzymajcie się, yo.